Basia, wstawaj! Ale fajnie jest tak właśnie pojeździć. Naprawdę, uwierzcie mi, jeżeli ktoś jeździ motorem, musicie tego spróbować. Oglądałem parę filmów Fabika czy innych youtuberów i pokazywali, jak jeździli po tych winklach. Myślę, nie no, trzeba spróbować. O, jesteśmy w Solinie. 5.13, ale drogo, w chuj. Jedziemy dalej. I pokazywali te winkle, jak jeżdżą w Austrii, Włoszech. No i stwierdziłem, że też muszę tego spróbować i naprawdę nie żałuję. O nie, nie lubię tych świątych policjantów, bo pługiem czepiam. Jak jestem obładowany i jest dosyć wysoki, to muszę bardzo uważać, żeby pługu nie zostawić. Pługu jest to plastikowa obudowa dołu silnika w zasadzie. Pług to się nazywa. Już parę razy przyrżnąłem. I teraz się trochę boję przez te gówna przejeżdżać. Kolega dziś mi nawiał. Tu fajne domki. Nowe chyba widać. Ale tama, ja pierdolę, Solina. No, no, no. Robimy tu postój, widzę. Się wcale nie dziwię, bo fotę z chęcią strzelę. O kurwa. Nie chciałbym gumy złapać, bo na tym jest bardzo prosto gumę złapać. Co? Solina. Guśtama w Solinie. Ja w ogóle kas mam niezapięty. I cyk foteczka. Jebrz berek. Nie, tutaj się. Spróbujemy wjechać na drugą stronę, na ten tam domki, stamtąd popatrzeć. Może tam będzie jakiś fajny punkt widokowy, gdzie będzie widać Solinę i wodę za nią. Na pewno będziemy chcieli się udać na samą Solinę. Także dzisiaj takie spokojne zwiedzanie, więc skończę gadanie, włączam wam muzyczkę i tyle.
Wszędzie, gdzie nie popatrzę, to jest gospodarstwo i domki do wynajęcia. Wszędzie, tutaj w okolicy. Prawie każdy ma od jednego do kilkunastu domków. W każdym prawie gospodarstwie. O, nad strumykiem domki. Proszę bardzo, wszędzie domki. Ludzie żyją tutaj z turystyki. Pół uprawnych tutaj jest bardzo mało z tego, co widzę, ale turystyka to jest chyba główny tutaj źródło dochodu tego rejonu. A, jesteśmy. Zjedzaniu tamy, zjedzeniu oscypków, kupieniu pamiątek, ja w stylu pasek do spodni, żona bluzę, bo żeśmy liczyli na trochę lepszą pogodę. Koleżanka kupiła kubek, kolega nic nie kupił. Zaraz kupimy benzynę i jedziemy.
jedziemy dalej, jeszcze nie zaczęliśmy nawet pętli Bieszczadzkiej, ale to już za chwilę. Zatankujemy i lecimy dalej zwiedzać. Pochodzili po tamie, w zasadzie cało żeśmy zeszli. Naprawdę warto tu przylecieć, jak ktoś jest w pobliżu, i zwiedzić tą tamę na Solinie, bo jest wypasiona. Kupa straganów, są też rejsy statkami co godzinę bodajże. Rejs trwa od 40 do 50 minut, kosztuje, o ile dobrze pamiętam, 14 zł od osoby i prawdopodobnie jutro lub pojutrze przylecimy tutaj znowu w to miejsce na obiad i właśnie przepłynąć się takim rejsikiem tutaj po Solinie, bo naprawdę, naprawdę warto. Warto się przepłynąć. Grzech by było się nie przepłynąć za taką cenę od osoby, już jak jesteśmy na tym urlopie, to trzeba pokorzystać. Ewentualnie jutro będziemy robić dużą pętlę bieszczadzką, a w pojutrze popływamy. Mamy czas jeszcze. Dzisiaj w zasadzie pierwszy dzień, jak na luzie jeździmy, bez bagaży, rozładowani, wypoczęci. Ale ostre zjazdy. Może tego nie będzie widać na filmie, ale jest ostro i trzeba uważać na tych kurna zadupiach troszkę, bo piasek leży. Na momencie można leżeć na boczku. Basia, wstawaj!